A to jest, droga osobo użytkownicza o niku Myśleć Głębiej, jest to autorskie. Autorskie. Autorskie to jest. Autorskie. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry wszystkim osobom czatowniczym. Uszanowanie, dzień dobry, cześć i czołem. Pytacie skąd się wziąłem? Jestem żubr. Cześć. Ja jestem żubr. Jest wtorek, 27 lutego. Godzina 8:02. Co wy robicie o tej porze? Co wy robicie o tej porze? I dlaczego nie śpicie? To 27 był lutego, poranna zrzedła mgła i wyszło z niej siedem uzbrojonych kryptureckich niosły znak. No i znów bijatyka i bijatyka cały dzień. Dzień dobry! Dzień dobry, czy tęskniliście, jak mnie wczoraj nie było? Opole! 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 Opole, jesteście zajebiści. Pamiętajcie, żeby kupować w lewackiej szmacie. Kupowanie w lewackiej szmacie jest ważne po reklamie. Dzień dobry, witam serdecznie. Siema Wojtek Gasperowicz, siema Łukasz, siema Joanna Alabaster, siema Red Piper, siema Devan Kevan, siema Melvin 161. Siema Bartolomeusz, Kute Baniarzy, siema Rozbójnik Rumcajs, Brzoskwinia, Majew 22. Siema NM, siema rozpięty rozporku, siema Aki, siema Dźwiedziu, siema Zbychu, siema Tłumacz Adam, siema Marcin Gajda, siema Epidiaskop, siema Avatar DM, siema Emet, siema Zin303, siema AdiGTR, siema Myśleć Głębiej raz jeszcze, siema Marysia, siema Andrzej Mietki, Patryk Oczadły, siema Radziu Jankowski. Co mi tutaj kurwa wyskakuje, ty? Tak to nie. To nie tak, to nie. Siema, 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 siema. Siema, kto tam jeszcze siema? Siema Azrael, siema Anarki Dusza, siema Wojciech Wernicki, siema Pola Lola, siema Patryk Kulpok. Siema Anarki Dusza. Nie oglądałem. Siema Rozbójnik Rumcajs, to już chyba mówiłem. Czy nie mówiłem? Jak mówiłem, to nic. Siema Kajko, siema Kajko, siema wszystkim. Siema Komat. Może by te wąsy jakoś sobie kurwa tak przedłużyć jeszcze bardziej, żeby tak mi kurwa. No nie wiem. Coś bym z nimi zamieszał tutaj. Tywaszkie, siema, przedwczoraj oglądałem Sakiewicza w Republice. Stwierdził, że w tym roku wiosna przyszła wyjątkowo wcześnie. Szkoda, że nie mogłem zapytać go o globalne ocieplenie. Siema Agiot, siema Papug. Siema a Melvin to już mówiłem, ale Melvin pisze. Jestem w robocie przedostatni dzień, mówiąc kolokwialnie, mam wyjebane. W piątek zaczynam w nowym miejscu i od razu uderzam do związków. I to jest attitude we love. To jest to, co ja chcę słyszeć. Kochani, jak tam w ten poniedziałek, wtorek, jak tam wtorek? Co wtorek z filmami worek. Pamiętajcie o lajkach dla streamka pod streamkiem. Pamiętajcie o, w ogóle pamiętajcie o różnych rzeczach. Ja myślę, że sobie zaczniemy od dziennikarzy dzisiaj. Myślę, że sobie zaczniemy od dziennikarzy dzisiaj. Bo generalnie w zeszłym tygodniu wydarzyło się dziennikarstwo. W zeszłym tygodniu wydarzyło się dziennikarstwo i pewnie to już znacie, pewnie to widzieliście, ale mam to w pompie. Ja to sobie chętnie zobaczę jeszcze raz, bo kocham ten fragment. Siema Jakub Osiński. Marysia była wczoraj na Anatomii Upadku, mówi, że całkiem fajne. Anarki Dusza pyta, czy znam Planescape Torment. Znam, znam. Nie ukończyłem nigdy. Straszna nuda. Straszna nuda w Planescape Torment. Kancelujcie mnie za to, osoby grające w gry RPG. Emmet w tym wieku wszyscy znają. No właśnie, właśnie. Ja jestem Team Baldurki i Team Icewind Dale. Planescape tak mniej, mniej. Aczkolwiek fajne postacie, no.
Devon Kevin mówi, że źle grałem. Pewnie tak. Dobra, jak to się przełączało rzeczy? Dobra, już wiem. Dobra, już wiem. Tu muszę kliknąć. Tu muszę kliknąć. Tu muszę kliknąć. Tu muszę kliknąć chyba. Tutaj tak. Dobrze, dobrze. Dobrze. Teraz tak. O, teraz widzicie mnie i film. Dobrze. Na pewno to widzieliście w zeszłym tygodniu. Każdy to widział. Kim są tak naprawdę Rosjanie? No, bo jednak jacyś ludzie to państwo budują. Pan mówi, tam nie było demokracji. No dobra, świetnie, ale na litość boską. Dlaczego nie było? Dlaczego Rosja nigdy się nie zbuntowała? Dlaczego Rosja nigdy nie obaliła cara? Rewolucje były wszędzie. Rewolucje były we Francji. Rewolucje były wszędzie. A w Rosji nie. W 17 году они в 17 году цара обалили. Dobra, to się nie liczy. Ale oczywiście. Kim są tak naprawdę? Bardzo mi się podoba. To nie jest tak, że ja nie lubię Mazurka i dlatego mi to sprawia satysfakcję. Znaczy dlatego też, bo jestem małym człowiekiem. Umówmy się. Natomiast bardzo miło, że chłop, który swoje jakościowe dziennikarstwo opiera na tym, że zadaje podchwytliwe pytania o wiedzę, twierdzi w rozmowie z rosyjskim historykiem, że siema partia z Pałem, siema Bunny of the Mankind, że chłop, który swoje jakościowe dziennikarstwo, najważniejszy dziennikarz w Polsce być może obecnie, twierdzi publicznie, że w Rosji nie było rewolucji. Była też bardzo liczna grupa w mediach społecznościowych osób, które broniły tej wypowiedzi i twierdziły, że no, ta rewolucja co była, to się nie liczy. A w zasadzie dwie nawet, lutowa i październikowa. Nie, to się nie liczy. Chodzi o prawdziwe rewolucje. Słuchajcie, to jest przykre, że ten człowiek jest najważniejszym dziennikarzem w kraju, który przed chwilą miał wywiad z prezydentem. Z drugim najważniejszym dziennikarzem w kraju, który przed chwilą też miał wywiad z prezydentem, Krzysztofem Stanowskim. Jest to przykre. Są, kurwa... Przykre jest też to, że... O, tak jak Arturo D. pisze, chodzi nie o Mazurka, tylko o to, że jest twarzą tego dziennikarskiego zbydlęcenia. No właśnie. Dziennikarskiego zbydlęcenia polegającego na pytaniu polityków szybko o wiedzę. Tak, jest pani ministrą środowiska. To proszę wymienić wszystkie środowiska programistyczne na przykład. Siema Punk Rock Polska, przepraszam. Siema. Kurczę, to jest w ogóle zabawne, jak w Polsce, pewnie nie tylko w Polsce, ale w Polsce też, przede wszystkim w Polsce, bo tu jesteśmy, można zbudować swoją karierę na zasadzie byciu burakiem, byciu bucem i jeszcze sączeniu swoich prawicowych poglądów jako oświeconego prawdopośrodkowizmu, i to dotyczy już w zasadzie i Mazurka, i Stanowskiego. Ja obejrzałem sobie wczoraj kawałek doktora Napierały. Kawałek, bo ja nie przypadam za doktorem Napierałą. Ale miał krzyczeć na Krzysztofa Stanowskiego. I... No, obejrzałem do momentu, w którym nie zaczął puszczać fragmentów Krzysztofa Stanowskiego, który darł pizdę na Maję Staśko i na książkę Maji Staśko Hejt Polski. Kurwa, jeden i drugi mówią do takiego default polskiego chłopa, siema Bartkam, siema Matchm. O, dzień dobry, Janina Petelczyc, uszanowanie. Brzoskwinia, jeśli serio chciałby się dowiedzieć, czemu Rosja i Rosjanie tacy są, to mógłby porozmawiać ze specjalistami od tego kraju, bo są tacy. No, on tutaj rozmawia z rosyjskim historykiem, no nie? Nie wiem, jaki to jest historyk, nie wiem, czy to jest dobry historyk, nie znam się na historykach.
Ja kończyłem maturologię, a nie historiologię. Więc no zakładam jednak, że tutaj tutaj z jakimś ekspertem od Rosji jest rozmawiany, aczkolwiek nie wiem na ile ekspertem, no bo jedyne po czym mogę stwierdzić, że to ekspert, to to, że był w Kanale Zero, a wiadomo jak w Kanale Zero jest z ekspertami. Wczoraj widziałem latający gdzieś po internecie fragment, gdzie Krzysztof Stanowski odpowiada na to pytanie, dlaczego jest tak mało kobiet w Kanale Zero, i odpowiada, że coś w stylu, że decydują kompetencje i jak ktoś znajdzie kobietę, która zna się na kinie lepiej od Tomasza Raczka, to proszę bardzo. Tak, właśnie Agiot o tym teraz donosi na czacie. Widziałeś wypowiedź Stana, że w Polsce brak dobrych krytyczek filmowych, czym specjalistek od filmu lepszych niż Raczek. No właśnie. Przypominam, że jako specjalista od ekonomii Stanowski zaprosił Gwiazdowskiego, więc to chyba zamyka temat. To chyba zamyka temat. Ach, kurde, no przypominam, że Krzysztof Stanowski też swoją karierę w ostatnich miesiącach opiera na mówieniu, że kobiety są popierdolone. Biorąc konkretne kobiety na tapet. Krzysztof Stanowski doprowadził do tego, że jestem w stanie empatyzować z Kingą Rusin z TVN-u i z Elizą Michalik, dziennikarką, która wyszła z korwinistycznych mediów i która mówi, że jak kogoś nie stać, że trzeba wziąć się w garść, a nie narzekać, a jak kogoś nie stać na profesjonalną pomoc psychologiczną, to ma coachów na YouTubie. I Krzysztof Stanowski doprowadził do tego, że ja z nimi sympatyzuję. Brawo Krzysztof, brawo Krzysztof. To jest właśnie jakościowe dziennikarstwo, zmieniające perspektywę ludzi na rzeczywistość. Dziękuję, dziękuję panie Krzysiu. O, Lukix donosi, że w Kanale Zero ekspertka mówiła, że przed Pegasusem może się chronić, zmieniając często hasło. Słuchajcie, Tomasz Wiejski kiedyś mówił, że przed Pegasusem można się chronić mając iPhone'a. I że iPhone nas uratują. No tak. Czekam na moment, aż Krzysztof Stanowski weźmie jakiegoś chłopa w obroty, tak jak wziął w obroty celebrytki, o których robił 3-godzinne materiały o tym, że oszukują ludzi. Chciałbym, żeby zrobił na przykład 3-godzinny materiał o czym, dlaczego Gwiazdowski chuja wie o ekonomii. Albo o tym 3-godzinny materiał, dlaczego Robert Mazurek chuja wie o czymkolwiek. Siema Kuba Leśniak. Słuchajcie, Robert Mazurek w sumie nigdy nie był w niczym dobry, oprócz bycia wygadanym. Dosyć wygadanym. I to też nie zawsze, bo jak miał swój telewizyjny program z takim drugim chłopem, który nazywał się, nie pamiętam już jak ktoś pamięta, jak nazywał się program Mazurka i Stanowskiego, Mazurka i jakiegoś drugiego chłopa w TVP, to proszę o przypomnienie na czacie. Albo Krzysztof Wójczek, no, tak, 3-godzinny materiał o sprzedaży meczy i o mafii fryzjera, no. O mafii korupcyjnej fryzjera i o powiązaniach z zawodnikami, na przykład z takim trzecim ówcześnie bramkarzem Wisły Kraków, który nazywał się Czesław Michniewicz. To byłby dobry materiał, to byłby dobry materiał. Rzezaniec mówi, Chryste, wczoraj słuchałem pana, który na Kanale Zero tłumaczył, że może i w biedrze zarabia się psi pieniądz, no ale chuj, bo świat jest niesprawiedliwy i nic z tego. No dokładnie, to są tacy ludzie, którzy mają właśnie taki światopogląd, że no tak, no i chuj. Ja jestem Krzysztof Stanowski, ja jestem Robert Mazurek, mi jest dobrze, ja jestem bogaty, a że komuś jest źle w Biedronce, no to chuj, no. No i chuj, no i co? No i chuj. Co teraz? Haha, co teraz? Mam was, gnoje. Marcin Gajda, a Miki Wronki, tak, ale Wisły Kraków też? O kurde, teraz muszę to sprawdzić, to nie ma żadnego znaczenia. Ale wydaje mi się, że Czesław Michniewicz był też trzecim bramkarzem Wisły Kraków. Chyba,
bardzo, Czesław Michniewicz, bla, 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 bla. Ty, nie, dobrze, a Miki Wronki tylko. Dobrze, 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 dobrze. Nie wiem, skąd mi się ta Wisła wzięła. Tak, a Miki Wronki. W której zarządzie zresztą... w której zarządzie zresztą fryzjer zasiadał w jakiejś dziwnej funkcji. Toc pyta, dzień dobry wszystkim, jak tam humor? Dumerujemy czy dzisiaj na spokojnie? Właśnie, dumerujecie dzisiaj czy na spokojnie? Ja myślę, że dzisiaj postaramy się, żeby stream był wesoły. Chociaż niepotrzebnie to mówię, bo nigdy nie wiadomo, jak się potoczy życie i stream. Ale wiecie co? Jeszcze wydarzyło się dziennikarstwo w zeszłym tygodniu drugie. Oprócz tej pały jebanej Mazurka, wydarzyło się też drugie dziennikarstwo, które chciałbym tutaj przytoczyć. Uwaga, przytaczam. Uwaga, przytaczam teraz. Przytaczam. Wicenaczelny OKO.press jest zaskoczony tym, że Polska 2050 okazała się Polską 93. Ktoś go pyta, co takiego zatem się stało, że Polska 2050 zyskała znacznie większe poparcie niż lewica. Może lewicowe postulaty nie mają aż tak dużego poparcia społecznego, jak niektórym się wydaje. No i słuchajcie, moim skromnym zdaniem właśnie wydarzyło się to, że naczelny OKO.press jest zaskoczony tym, że Polska 2050 okazała się Polską 93. W sensie, kurde, dziennikarze powielający narracje kampanijne, no bo wyobrażam sobie, że skoro, siema Angrącka i siema Żaba Morton, wyobrażam sobie, że skoro pan Michał Danielewski, redaktor Michał Danielewski jest teraz zaskoczony tym, że konserwatyści okazali się konserwatystami w kontekście chociażby prawa aborcyjnego, no to znaczy, że musiał nabrać się, a tym samym jako dziennikarz powielać narracje kampanijne, no nie? Zamiast je debunkować. I słuchajcie, ja 2-3 lata temu nagrałem film, jego nie ma już na kanale, bo to był film ze współprowadzącym, a on nie chciał już świecić mordą na kanale, ja to rozumiem absolutnie. Kamil, pozdrawiam cię serdecznie. I nagraliśmy wtedy film, w którym opowiadaliśmy o tym, że Szymon Hołownia, który postuluje, bo postulował wtedy oddzielanie kościoła od państwa, jest niewiarygodny. No a dla Michała Danielewskiego, wicenaczelnego OKO.press, Szymon Hołownia jest tak niewiarygodny, że on teraz jest zaskoczony tym, że Polska 2050 okazała się konserwatywna. Dobra robota, Michale Danielewski, wicenaczelny OKO.press. Dobra robota. Właśnie dlatego nie mamy ładnych rzeczy. Właśnie dlatego dwie partie lewicowe, które mamy, a w zasadzie może nawet jedna, trochę dwie, trochę jedna, no zależy jak to kto liczy. Bo dobra, powiedzmy, że dwie partie lewicowe, które mamy, nie przebijają się z lewicowymi postulatami, bo dziennikarze mają to w piździe, bo dziennikarze pozwalają wpisywać się sobie, wpisywać się w wojnę polsko-polską między dwiema prawicami i marginalną rolą lewicy, nawet nie lewicowych partii, lewicowych postulatów. Czy takie dziennikarstwo coś nam daje? Nie, nie daje nam nic. Takie dziennikarstwo jest zbędne. Takie dziennikarstwo jest do niczego. Siema Kim R. Więc... No tak, strasznie mnie to irytuje, strasznie mnie irytuje tego typu dziennikarstwo, strasznie mnie irytuje to, że nie mamy w mainstreamie dziennikarzy, którzy rozbijaliby tę narrację skutecznie. Mamy dziennikarzy, którzy tę narrację powielają, czasem celowo, czasem niecelowo. Dlatego czasem zastanawiam się, czy w ogóle dobre jest takie dziennikarstwo i taka publicystyka, która... trochę podchodzi do polityki jako do show, które relacjonuje. Z jednej strony wiem, że jest pożyteczne, takie na przykład takie programy jak program polityczny OKO.press
właśnie, czy kanał Orb. Pomijam to, że one są zupełnie inne i zupełnie inne w formie i zupełnie inne w założeniach, ale oba te programy to jest taka trochę właśnie opowiadanie nam o tym, co się wydarzyło w polityce ostatnio. I tyle, no nie? W tej mainstreamowej takiej polityce, bez jakiegoś światopoglądu szerzej zarysowanego. No, dziewczyny z OKO.press w programie politycznym czasami napomkną, że Konfederacja to jednak chuje, ale też zrobią to tak na okrętkę. I czy takie dziennikarstwo pozbawione światopoglądu, założenia bezstronne, co to znaczy bezstronne, czy jest w ogóle pożyteczne? Nie wiem. Wydaje mi się, że trochę przykłada się ono do utrwalania narracji. Wydaje mi się, że mało kto ma... ma taki komfort i taki przywilej, żeby do polityki podchodzić w taki sposób i dlatego nie powinniśmy do niego podchodzić w taki sposób. Powinniśmy podchodzić do niego ze świadomością... No i znowu muszę powiedzieć, świadomość klasowa, ale może po prostu świadomość własnego interesu w całej tej politycznej chucpie i świadomość tego, gdzie ten twój obywatelski interes leży w tej całej politycznej chucpie. Bo jak zaczynamy oglądać i robić dziennikarstwo jako tylko relacjonowanie tego, co dzieje się w politycznych narracjach, no to nasz interes leży i sra pod siebie. Zaczynamy oglądać show dla samego show, robi się z tego infotainment, robi się z tego postpolityka i mamy gdzieś, bardzo łatwo, mamy gdzieś swój interes, bardzo łatwo nam nabierać się politykom. Widzę, że myśleć głębiej, tutaj cytuję mojego ulubionego pisarza, którego nienawidzę, czyli Fostera Wallace'a, to właśnie woda. Polecam materiał Myśleć głębiej ostatni, w którym miałem przyjemność zostać głosem mojego ulubionego pisarza, którego nienawidzę. Foster Wallace, ty pojebie, kurwa. Więc właśnie, zastanawiam się. Gdybyśmy wszyscy zaczęli prawidłowo identyfikować swój interes własny, to też nie pozwolilibyśmy sobie na to, żeby politycy publicznie aż w takim stopniu przynajmniej, jak to dzieje się obecnie, opowiadali coś o trosce o przedsiębiorców, którzy są mniejszością. Bardzo łatwo zapominamy dzięki temu wszystkiemu o tym, że większość z nas, prawie wszyscy z nas są pracownikami i dlatego to o interes pracowników należy dbać w pierwszej kolejności. I dlatego też lewicowe postulaty, jakkolwiek słuszne, mało kogo obchodzą, bo ludzie pochłonięci politycznymi narracjami zapominają, nie myślą o tym, gdzie leży ich interes. Azrael, ale to egoistyczne? Co egoistyczne myślenie o swoim własnym interesie? Tak i nie. Z jednej strony tak, no bo myślimy o swoim własnym interesie, z drugiej strony nie, bo myślimy o interesie większości. Z trzeciej strony z trzeciej strony żyjemy w takim krajobrazie polityczno-medialno-społecznym, że dużo łatwiej trafić do ludzi argumentami z egoizmu, no nie? Myślę, że mam taką diagnozę, że jeśli lewica chce docierać z propracowniczymi postulatami do większej rzeszy ludzi, to powinna właśnie, być może, powinna w ten sposób je sprzedawać. Że tu chodzi o twój, kurwa, pierdolony interes, pracowniku. No właśnie, myśleć głębiej. Nasz interes najbardziej rozumiemy. Dokładnie. Krzysztof Wójczak. Myślę, żeby nie było egoistycznie, trzeba obniżyć podatki bogatym, im ciężko jest. No. Zaraz pokażę wam artykuł Onetu a propos egoizmu i obniżania podatków bogatym.
Artykuł, który wrzucił na swój Facebook jakiś czas temu Grzegorz Janoszka, który kandydował z partii Razem do parlamentu na Podlasiu. I teraz tak. Nie będę wam przytaczał całego tego artykułu, bo darujmy sobie. Jego tytuł to jest dyrektorem w Korpo. Jeszcze 4 lata temu jeździliśmy na Majorkę. W tym roku będzie Grodzisk Mazowiecki. I artykuł jest 23 lutego i tam pan w Onecie pisze tak, pani w zasadzie, bo to jest artykuł autorstwa, moi drodzy, Anny Frydrychewicz, który leci tak. Krzysztof pracuje w dużej zagranicznej korporacji na kierowniczym stanowisku, zarabia kilka... Ja tylko przytaczam fragmenty, które Grzegorz Janoszka przytoczył. Czytałem całość, ale nie będziemy przelatywali przez cały. Siema, Jachim W. Krzysztof pracuje w dużej zagranicznej korporacji na kierowniczym stanowisku, zarabia kilkanaście tysięcy miesięcznie, ma żonę, 2 dzieci i kredyt na duże mieszkanie w pięknej kamienicy willowej w dzielnicy miasta. Jeszcze 4 lata temu Krzysiek jeździł z rodziną na wakacje 2 razy w roku. Czasem na Majorkę, czasem w Alpy do Szwajcarii. Jego dzieci chodziły do prywatnych szkół, miały prywatne lekcje gry w tenisa, a w tygodniu zajęć odbierała je opiekunka. Żona Krzyśka wspierała finansowo swoich rodziców, angażowała się w pomoc finansową dla osób w trudnej sytuacji materialnej. Dziś mówi, że skupia się przede wszystkim na swojej rodzinie, bo przyszłość jest niepewna. I dalej leci tak. Rzeczywiście mocno odczuliśmy kryzys w swoich portfelach, mówi edukatorka budżetu domowego Izabela Kulesza. Jedna z firm, która zapewnia obsługę psychologiczną dużych korporacji, przyznała, że 90% zgłoszeń na infolinii dotyczyło właśnie strachu i lęku o budżet domowy, o finanse. Był wstyd i strach przed tym, że te budżety pierwszy raz od jakiegoś czasu się nie spinają. W dużej mierze dotyczyły one kadry kierowniczej. I teraz jest najciekawszy fragment. Często to nie chodzi o tylko jeden kredyt na mieszkanie, ale na przykład na 2 mieszkania albo auto. I tutaj się pojawia problem, no bo też takie osoby też chcą swoje pieniądze inwestować, kupować nieruchomości na wynajem, a nie zawsze zarobek z wynajmu w dzisiejszych realiach ratę kredytu pokryje. I też nie każdy najemca nagle się zgodzi 2 razy więcej płacić za wynajem mieszkania, bo zmieniła się sytuacja wynajmującego. Czy wy widzicie, z czym my tu mamy do czynienia? Jest ckliwa historia ludzi zarabiających po kilkanaście tysięcy, którym się nagle budżet nie spina i muszą zrezygnować z jednego samochodu, z jednego mieszkania, chociaż czy osoby zarabiające kilkanaście tysięcy to już stracą 2 mieszkania, nie wiem. Ale ten fragment z tymi mieszkaniami inwestycyjnymi to jest takie kurwa, ja nie wiem, czy ta historia Krzysztofa jest prawdziwa czy fikcyjna. Mam to w dupie. Nie mam w dupie tego, że ten artykuł jest urabianiem, takim przygotowywaniem ciebie, drogi lokatorze, na sytuację mieszkaniową, na sytuację na rynku mieszkaniowym. Nie jest to oznaczony jako artykuł sponsorowany. Nie jest tutaj napisane, że pan Krzysztof jest właścicielem mieszkań, landlordem, etc. Nie, nie, to jest tylko przy okazji przemycone, no nie. Ale mam wrażenie, że świadomość pracodawców w tym zakresie wzrasta, podkreśla Izabela Kulesza. Dziś nie każda instytucja może sobie pozwolić na podwyżki, żeby chociaż trochę zniwelować ten ból inflacji. Pracodawcy zaczęli szukać alternatywnych rozwiązań. I zdecydowanie takim alternatywnym rozwiązaniem jest edukowanie swoich pracowników, w jaki sposób budżetem można zarządzać. Dziś na przykład zamiast premii szef funduje nam kurs zarządzania domowym budżetem. I zainteresowanie takimi szkoleniami jest naprawdę spore. Pracodawcy zaczęli szukać alternatywnych rozwiązań i zdecydowanie takim rozwiązaniem jest edukowanie swoich pracowników, w jaki sposób budżetem można zarządzać. Dziś na przykład zamiast premii szef zafunduje nam kurs zarządzania domowym budżetem i zainteresowanie takimi szkoleniami jest naprawdę spore. Kurwa, w tym tekście jest wszystko. W tym tekście jest wszystko. Nie dość, że historia zarabiających z klasy średniej, wyższej po kilkanaście tysięcy, których ma ci być szkoda,
rynek mieszkaniowy, na który masz być kurwa gotowy i nie narzekać. I jeszcze do tego, to, że szef ci nie chce dać podwyżki, to też ma ci być z tego powodu przykro. I w ogóle to się doedukuj może z finansów trochę. Kurwa, i przestań kupować kawę na mieście, roszczeniowy, biedaku jebany. A na koniec Krzysztof mówi, że w tym roku na wakacje pojedzie z rodziną do rodziców pod Grodzisk Mazowiecki. No przejebane, naprawdę. Przejebane. Ja chyba w życiu nie byłem na takich prawdziwych wakacjach. Ciężko jest zrezygnować z nawyków, z pewnego poziomu życia, przyznaję. Co tu dużo mówić? Trochę wstyd przed rodziną, że trzeba jednak zacisnąć pasa. Ale jak się tak zastanowić, to te dwa samochody nam wcale niepotrzebne. Drugi zawsze stał w garażu, no i z jednym będziemy bardziej eko. Dziękuję Grzegorzu Janoszku za podzielenie się tym wspaniałym artykułem w sieci internet. Artykuł dokładnie o tym, czego biedni nie potrzebują. No, jeszcze brakuje kiedyś w Stanach, w którejś z gazet był ten artykuł, że dla zaoszczędzania pieniędzy możesz pomijać śniadanie. Mówicie tu o poziomie odklejania niektórych osób. Ja myślę, że na jakimś poziomie ten artykuł jest cyniczny. Nie wiem tylko na jakim. Nie wiem, czy Krzysztof nie istnieje. Czy Krzysztof istnieje, jest odklejony. Czy Krzysztof nie istnieje, jest wymyślony. Ja rozumiem, że bogatym ludziom może być przykro, ale właśnie ze względu na moje własne problemy finansowe, które wyglądają zgoła inaczej niż problemy Krzysztofa z artykułu, nie jestem w stanie się nad nim pochylić. No nie jestem w stanie. Po prostu mam go w piździe. I to nie jest tak, że cieszę się jego nieszczęściem, bo rozumiem jakiś tam taki mentalną barierę przed zejściem niżej. Mentalną barierę przed finansowym zejściem niżej. Na pewno ona jest. Czy się nią przyjmuje w wypadku Krzysztofa, co do którego nawet nie wiem, czy istnieje? No nie. Mam to w pompie. Nie wiem, czy ten artykuł jest w jakimś stopniu efektem jakiegoś lobbingu, czy kto za tym stoi, ale no jest ten artykuł elementem cynicznego urabiania czytelnika, który, no zakładam, że portal Onet Kobieta raczej nie trafia do osób zarabiających te kilkanaście tysięcy miesięcznie. Może to jakieś myślenie stereotypami, może zbytnio upraszczam, może zbytnio uogólniam, ale raczej artykuły na Onecie trafiają do ludzi zarabiających mniej niż więcej. Tak mi się wydaje, na chłopski rozum, tylko i wyłącznie. Nie mam na to żadnych papierów, jeśli macie jakieś inne dane, którym jesteście w stanie to potwierdzić albo nie potwierdzić, to ja chętnie takie dane przytulę. Nieważne. Ważne jest to, że mówimy tutaj szeroko, więc mówimy tutaj do jebanego plebsu, który ma wiedzieć, że a. bogaci są smutni też, b. no rynek mieszkaniowy jest trudny i nic nie możesz z tym zrobić, c. twój szef nie da ci podwyżki i też nie możesz z tym nic zrobić. I masz ty życie szczętniej. Dziennikarstwo, proszę państwa. Dziennikarstwo w Polsce. W Onecie. Dzień dobry. Urabianie odbiorcy. Pola Droid. Jestem spóźniony, albowiem kapitalizm i musiałem gonić robotę od 7 rano. Nie polecam. Znam to uczucie. Też nie polecam. Myśleć głębiej, ale trafia do osób, które chciałyby tyle zarabiać. No właśnie, więc mogą poczuć coś ciepłego na sercu i współczucie dla swoich przyszłych pobratymców. No właśnie. Milionerzy inspe. Albo trafia ktoś taki na trafia ktoś taki, kto chce być milionerem,
na tego typu materiał. I... Generalnie my mamy 10-latka, ja z Kasią. Podobnie jak ja nie dostawałem kieszonkowego, tak samo kieszonkowego nie dostaje Nataniel. Choć mógłby dostawać. Nawet dziś rano mieliśmy taką rozmowę, zanim szedł do szkoły, jeszcze w łóżku. No i powiedział wprost, że on nie jest z tego zadowolony. I ja to cieszę się, że nie jesteś zadowolony, ponieważ w ten sposób będziesz mógł doświadczyć i być kreatywnym. Głodu. I zarobić dużo większe pieniądze poprzez swoją kreatywność, niż to, co mógłbyś dostać z tego kieszonkowego. Co robi ten nasz Nataniel, który nie dostaje kieszonkowego? I czasami jest z tego zadowolony, czasami nie. Od 7 roku życia inwestuje z nami w nieruchomości, robi z nami właśnie flipy. Zaczęło się to w ten sposób, że on, wiedząc, że my współpracujemy również z inwestorami tak zwanymi pasywnymi, pewnego razu zapytał się mojej żony: mama, co jeśli ja bym chciał z wami inwestować? Żona powiedziała mu, że możesz z nami to zrobić, więc on wyjął pieniądze, ale Kasia do niego mówi: nie, Nataniel, nie dajesz pieniędzy mi, jedziesz z nami do supermarketu i kupujemy drzwi wejściowe. On przez to zaangażował się bardzo emocjonalnie w ten projekt i od tamtej pory, można powiedzieć, jest one way ticket. Zarobił swoje pierwsze pieniądze, około 400 zł na 2000 wkładu w ciągu 3 miesięcy. Od tamtej pory większość z was wie... To chyba na minusie jest. Zrobił chyba już 4 czy 5, 6 flipów z nami. Dzisiaj ma już dużo więcej niż pewnie wiele z dorosłych. Można powiedzieć, że już jest w stanie kupić, jakby zapłacić za eksperymentową na całym mieszkaniu około 40 tysięcy złotych, co jest kwotą, uważam, naprawdę fajną. Ostatnio mówił mu: ty chyba zanim 18 lat skończysz, to kupisz swoje pierwsze mieszkanie. A on mówi: tata, ja przed 15 kupię swoje pierwsze mieszkanie inwestycyjne. Widzicie, jakie zdolne dziecko? Jakie zdolne dziecko to jest? Jakie roztropne, rezolutne dziecko? Jakie to jest, jaki mądry chłopak? Taki mały, a jaki mądry? Już sam, kurde, inwestuje w wieku lat 10. A wy co tam? A wy co tam? A wy co tam? A, widzę na czacie, że jest, jest! Jest gniew klasowy, dobrze! Dobrze! Tak jest! To jest to, czego ja potrzebowałem w ten wtoreczek. To jest to, czego ja potrzebowałem w ten wtoreczek. Gniew klasowy. Gniew klasowy związany z fliperami mieszkaniowymi. Gniew klasowy związany z artykułami w Onecie, które mają urabiać ciemne masy. Urabiać ciemne masy, żeby otwierały szerzej mordy, kiedy kapitalu chsra im do ryja. To jest to. To jest ten gniew klasowy, którym ja się karmię. To jest ten gniew, którego ja potrzebuję do życia. Od was, od waszego wkurwienia. Aaaa. Gardło mnie boli, bo za mało piję wody, więc nie mogę aż tak drzeć pizdę, jak chciałbym drzeć pizdę, w związku z tym, że karmię się waszym gniewem! Lukix mówi, że powinien zrobić vloga, moja pierwsza wyeksmitowana rodzina. Tak jak, słuchajcie, połączyć dwa trendy polskiego internetu. Połączyć je. Wziąć Filipa Flipera 10-letniego oraz rodziców, którzy robią ze swoich 10-letnich dzieci vlogerów, youtuberów, gwiazdy YouTube'a i zarabiają na nich jeszcze większy klops. I zrobić po prostu 10-letniego Filipa Flipera na YouTubie. I tak jak tutaj donosicie, na przykład vlog: hej Katulenka, dzisiaj moja pierwsza eksmisja. Za swoje zainwestowane w drzwi i odzyskane na tej inwestycji pieniądze zamówiłem w ramach inwestycji ekipę remontową do wyproszenia tych państwa z mieszkania. Przyszliśmy wyprosić dzisiaj bardzo niefajnych lokatorów, którzy nie mają gdzie mieszkać. La 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 la, a ja mam. To jest to, czego potrzebujemy na polskim YouTubie. 10-letni flipper youtuber. Aha, widzę to. Kabel mi się plącze, kurwa. Tutaj ja pierdolę. Oh yeah. Uwaga. Mmm.
Avatar DM, to be honest, trochę nie podoba mi się szejmowanie samego tego, że ktoś zarabia kilkanaście koła, zamiast tego jak to zarabia. Jebać fliperów, ale nie senior specjalista w korpo, solidarny gniew pracownicy. W którym miejscu szejmuje, że ktoś zarabia kilkanaście koła? Zarabiaj sobie. Dobrze, zobaczmy co tam na czaciku. Przewidzę trochę czacika. Dawno nie robiłem takiego nadrabiania czata po prostu, no nie? I teraz to zrobię, bo chcę poczytać wasz gniew, chcę się nim karmić. Potrzebuję waszego gniewu, żeby mieć siłę na resztę dnia. Zamawiasz ekipę remontową tam do Wborowa, przyjeżdża, pisze Chris Dobbs. Do Wborowa z tą Liberdą, która pewnie też wiecie, była niedawno znowu w TVP, tym razem w TVP Info i opowiadała o tym razem z dziennikarzami prowadzącymi rozmowę, jak to trudno jest pozbyć się samotnej matki z dzieckiem. Samotnej matki z dzieckiem. No, że to bywa kłopotliwe. To jest trudne, pozbyć się samotnej matki z dzieckiem, bo prawo, przypominam, prawo chroni lokatorów w Polsce. Oh yeah. Przewinąłem mniej więcej do tego momentu, jak puściłem tego Nataniela, Filipa Flippera. Lukix, wzruszające. Taylor Swift przez inflację musiała się przesiąść na tańszy model odrzutowca. No trochę tak. Aczkolwiek to rozumiem, że jeszcze do tamtego tekstu z Onetu. Dźwiedziu, dzień dobry, zdenerwowałem się. Very good. Very, very good. Courage Moon. O nie, to jest przegięcie. Przegięciem jest rzeczywistość, w której żyjemy. Aleksandra Szalkiewicz, ten chłop mi tak ciśnienie podnosi. I słusznie, byłoby bardzo źle, gdyby nie podnosił. Roller. Zauważyłem, że te lipkowe śmieci nie chcą podatków dla najbogatszych, bo wierzą, że kiedyś będą bogaci. I wolą się utożsamiać z nierealnym obrazem, niż solidaryzować z biednymi, do których prędzej trafią. No właśnie, tak się kończy uczenie dzieciaków w kreskówkach, że zawsze i wszędzie możesz wszystko. Nie możesz. To nie jest prawda. Nie możesz. Nie możesz być kim chcesz. Nie sądzę. Mocą przyjaźni nie zostaniesz kim chcesz. Mocą przyjaźni najwyżej nie będziesz tak bardzo samotny i nie strzelisz samobuja, jak będziesz już samotny i biedny na starość. Więc dbaj o swoje relacje społeczne, bo są ci potrzebne, ale jednak mocą przyjaźni nie zostaniesz miliarderem. Bez mocy przyjaźni też nie zostaniesz miliarderem. Statystycznie masz bardzo marne szanse. Lepiej już graj w Totka. Też nie wygrasz, ale no, będziesz przynajmniej miał poczucie sprawczości. Żaba Morton mówi, jak nie zostaniesz, to twoja wina. No, za mało się starałeś i za mało manifestowałeś. Ci wszyscy tacy już uberfoliarscy coache i coachki, bo to często są bogate kobiety, ale oczywiście nie tylko bogate kobiety, aczkolwiek no jest to taki model pewien, że masz taką bogatą hipiskę, która opowiada ci o manifestowaniu. I oni wszyscy no generalnie wychodzą z założenia, bardzo łatwo natrafić u nich na wypowiedzi, że jak no jesteś nieszczęśliwy, jesteś źle w życiu, to jest twoja wina. Po prostu za mało manifestowałeś, musisz otworzyć się na... szczęście, bo tylko jak będziesz manifestował w stronę uniwersum to, że jesteś bogaty, to uniwersum cię usłyszy i sprawi, że będziesz bogaty, no nie? Aleksandra Szalkiewicz, nie dość, że tym dzieciakowi każą pracować. Nie, no bez przesady, Aleksandra. Flipowanie to nie praca. To jeszcze wykorzystują jego wizerunek i pewnie z tego nic już nie ma.
rozpądek. Ło, ja też nie dostawałem kieszonkowego, bo nie było pieniędzy. Wojtek Gasparowicz zaangażował się w drzwi. A lewe, prawe? Wewnętrzne, zewnętrzne. Jan Michał Szulew napisał: nie, kurwa, nie puszczaj tego! Jan Michał Szulew dalej mówi: nie dałem rady obejrzeć całości wczoraj, myślałem, że rozjebę telefon o ścianę. Mam nadzieję, że dzisiaj nie rozjebałeś. A Avatar DM donosi, że na 117 widzów jest tylko 55 lajków i że proszę to nadrobić na YouTubie. Aleksandra Szelkiewicz: i skąd Nataniel miał pierwsze pieniądze na inwestycje? No właśnie, z wstawania wcześniej rano. Dużo sprzątał i prał w domu, a pieniądze biorą się z pracy. Więc chyba jakoś tak. Poladroid: rodzice mojego kolegi z podstawówki szli o krok dalej. Czasem dostawał jeść, a czasami nie i musiał być kreatywny. Teraz ma 30 lat i rentę inwalidzką, bo od 10 roku życia nosił cegły na budowie. Nie wiem, czy to jest żart, czy prawdziwa historia. $40,000, kwota naprawdę fajna. Yeah. Gruszek 961. Ciężko mi się myśli, że taki ojciec, taki chłopiec ma w klasie kolegę, koleżankę, która razem z matką zostali wyjebani z mieszkania przez landlorda, ale potem myślę, że potem chodzi do prywatnej szkoły. Dokładnie. O, siema Igor Kasperek. Dziękuję. Igor Kasperek pisze, że trafił tu dzięki Fiat Money i że fajny kanał. Cieszę się. Azrael: w wieku 4 lat to ty jadłeś kasz, ja flipowałem mieszkania. Melvin 161: nie mogę słuchać tych pojebów od mieszkań. Punk Rock Polska: jakbym miał takiego ojca, to bym go wyjebał z domu, żeby poczuł kreatywność na ulicy. No właśnie, dlaczego kreatywne mają być tylko dzieci? Jeśli już Nataniel dorośnie i jego stary będzie stary, to moim zdaniem Nataniel też powinien zrobić coś, żeby jego stary poczuł trochę kreatywności. A bardzo mi się też podoba, nie wiem, czy to zauważyliście, że w momencie, jak pierwszy raz pojawia się słowo kreatywność, to jest przebitka na malarstwo. Bardzo mi się to podoba. Wojti: mam dowody anegdotyczne, że zarabiający powyżej 10 koła zaglądają na Onet Kobieta. Po dniu ciężkiej pracy w korpo taki artykuł to odmurzacz i jeszcze ogrzewa serduszko, że inni też mają teraz gorzej. No, ciekawy point, fair point. Aleksandra Szelkiewicz: wychować dziecko do bycia czynszojadem to jest taka patologia, że opieka społeczna powinna zainteresować. Słuchajcie, opieka społeczna i nie tylko opieka społeczna powinna się tym zainteresować, moim skromnym zdaniem, ale również lokalny zarządca łagru. Taką mam koncepcję. Taką mam koncepcję. Jak się czuje zakaz pracy dzieci? Dobrze, źle? Pyta Anna Alabaster. W sumie fliperstwo to nie praca, ale jednak. Rozbójnik Rumca: jest ciekawe, czy stary uczy go czyścić mieszkania z lokatorów. No właśnie, to ja bym chciał mieć na takim tym, na takim dziecięcym vlogu, no nie? Klipi The Wurder of God: siem śniadanko, odpalam żubra, tam darcie się o sraniu do ryja, perfekto. No polecam się, polecam. Maciek Foltan: gniew klasowy zawsze smaczny i zdrowy. Avatar DM: to be honest. Aha, to już czytałem, dobrze. Partia z Pałem pyta: czy wie ktoś może, która agencja PR obsługuje te liberdy i załatwia jej wizyty w telewizjach? Ja bym kiedyś, kurde, dopiszę ją sobie do tematów do zresearchowania. Piotr Bizeń: no hejka, o czym dzisiaj narzekamy? O, matki z dziećmi. No to tak to w TVP Info wygląda pewnie, no nie? Dzień dobry, na co by tu dzisiaj pojojczyć?
O, samotne matki z dziećmi. I dlaczego trudno je wyjebać z domu? Azrael, mocą przyjaźni to będziesz sobie kanapować u osób ziomalskich, jak cię stać, że wyjebią, bo transfobia. Piotr Bizon, ja usłyszałem, że wiedzieć, co jest z tobą nie tak, to 50% sukcesu, no. Na przykład sukcesu terapeutycznego. Chociaż nie, no, wtedy wiadomo, że nie chodzi o to, co jest z tobą nie tak. Wtedy zupełnie inaczej się o tym mówi. Raczej w procesie terapeutycznym możesz rozpoznać, jaki jest twój realny stosunek do rzeczywistości i co jest z nią nie tak. Dźwiedziu, mało manifestujesz? Przeczytaj manifest komunistyczny. O, Emmet, tutaj też ciekawy pomysł. Przydałaby się taka seria o lipkowo-prawicowych autorytetach, którzy byli socjalistami, jak Baczyński, Senderowa czy Orwell. Może to by trochę uprzedzenia zburzyło. O, właśnie, Punk Rock Polska, do tej dyskusji pasuje Dunaj, Traj. Jak nadrobię czata, to wjedziemy w to. Dokładnie, Łukasz. Nataniel nie jadł tostów z awokado, więc mógł odłożyć. Lucy Ford. Ja sobie codziennie afirmuję i manifestuję świat, w którym już nigdy nie usłyszę o Stanowskim i na razie nie działa. Agiot. Już chyba deweloperzy są lepsi niż fliperzy. Deweloperzy coś budują, inwestują, zatrudniają. Większość chujowo, ale jednak jakby robili to dobrze i uczciwie, to nie miałabym do nich problemu. Brzoskwinia, jak gdzieś widziałem graficzkę z Europą i wymarzonymi zawodami w każdym kraju i w Polsce był deweloper. Avatar DM zestaw Lego, eksmisja lokatorów, to ładne. Melvin 161, wydaje mi się, że wbrew pozorom wielu ludziom może się podobać takie wychowanie gówniaka. Oczywiście, że jest wielu ludziom, którym będzie się podobało takie wychowanie gówniaka. Oczywiście, że tak. I to jest najgorsze w tym wszystkim. Że ktoś może sobie pomyśleć właśnie, że zobaczcie, jakie rezolutne dziecko. Zobaczcie, jak od razu rodzice uczą go szacunku do pieniędzy, szacunku do pracy. Cokolwiek znaczą, tak w ogóle takie wyrażenie jak szacunek do pieniędzy i szacunek do pracy, które pojawiają się w tym kontekście bardzo często wśród internetowej gawiedzi, są chore i opacznie rozumiane. Opacznie, nie opacznie, opacznie rozumiane. Co to znaczy szacunek do pieniędzy? Co to znaczy szacunek do pieniędzy? Szacunek do pracy powinieneś mieć do ludzi, którzy pracują i są wykorzystywani. To jest szacunek do pracy. A nie flipowanie mieszkań na Boga żywego. Albo był taki chłop, dziennikarz, który kiedyś dzielił się w internecie swoją historią o tym, jak uczył córki na wakacjach szacunku do pieniędzy. Poszła zbierać wiśnie do sąsiada przez godzinę, a potem on dołożył jej do jakiegoś sprzętu elektronicznego, ojciec w sensie. Nie wiem, czego ją nauczył tym. Chyba tego, że jak jej brakuje hajsu, to stary da. Ale ja się nie znam na wychowaniu dzieci. Aleksandra Szalkiewicz, jak nie masz na flipy, to Simsy mają teraz dodatek lokatorki. Można robić eksmisję. Wow. 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 W sam raz, żeby wychować czynszojada. Nie grałem nigdy w Simsy. Może tam raz przez chwilę gdzieś za dzieciaka w jedynkę. Ale widziałem dzisiaj na TV Gry materiał o darmowych Simsach online. Open source'owych. Zrobionych przez... chyba open source'owych. No w każdym razie darmowych i nie robionych przez żadną firmę. Nazywają się FreeSO. Jak Free Sims Online, tylko że nie Sims, a Simulators. I kurde, kusi mnie, żeby spróbować, no nie?
FreeSO kusi mnie, żeby spróbować. Spróbuję na gilotynowym serwerze może zaszczepić darmowe Simsy online, żebyśmy sobie pograli w Simsy. Dajcie znać, co ty myślicie. A jak nie jesteście na gilotynowym serwerze Discordowym, to znajdziecie link w opisie tego streama, na YouTubie przynajmniej. Także zapraszam serdecznie, serdelkowo, jak to mówił Kulfon w ciuchci. Zapraszam serdelkowo. Stream Simsów byłby fajny, no. Ale myślę, że jakbym streamował Simsy, to właśnie te online darmowe. Wojty, Einstein jeszcze na listę lipkowych autorytetów, którzy byli lewakami. O, nadrobiłem czata, nieźle. Melvin, ja chętnie wchodzę w te Simsy, zrobimy anarchistyczną bojówkę. Nie wiem, czy zrobimy anarchistyczną bojówkę, bo z tego co wiem, to w tych Simsach trzeba chodzić do pracy. I nie wiem, czy tam Bartolomeusz mówi, że serię jak Michalina Kobla z budowania patodeweloperki. Nie wiem, czy tam tak łatwo jest. Nie wiem, czy tam tak łatwo jest ten. Czy tam tak łatwo jest od razu budować rzeczy. Skoro to jest gra online i zaczynasz z pozycji robala, a dopiero potem możesz nabyć jakąś nieruchomość, jak zarobisz trochę klopsu. Które Simsy chyba też za darmo dawali chyba trójkę i czwórkę, ale to trochę też wynika z tego, że Simsy współcześnie są trochę jak gry Paradoksu, że są platformami do sprzedawania DLC-ków ludziom, więc podstawka Simsów to jest jedno i można ją dorwać za darmo albo bardzo tanio. Natomiast wszystkie DLC-ki to pewnie dochodzą już do jakichś dwóch koła, no nie? Jakbyś chciało mieć pełne Simo doświadczenie. No właśnie, tak jak Żaba Mortal mówi, podstawki za darmo. Nie wiem, czy cały czas są za darmo, ale na pewno da się je za darmo dorwać na legalu. Dosyć łatwo. Co mówi Żaba Morton? Okej. Okay. Bartolomeusz, DLC do Simsów to jeden z głównych dochodów EA. A widzicie, a z FIFA da się tak, że FIFA kosztuje co roku 3 koła. I do tego jeszcze mikropłatności. Nie 3 koła, kurwa, 3 stówy. 3 stówy co roku i do tego jeszcze mikropłatności. Więc być może FIFA od EA Sports to najlepszy wynalazek ludzkości, jaki do tej pory powstał. Perpetuum mobile. Ale to nie jest pora na mój rant o FIFA zwyczajowy. Nie dziś, nie teraz. Poladroid. Ja w Sims 4 gram anarchistyczną komuną, żyjemy off the grid, zbieramy deszczówkę, mamy kurczaki i pomidory. Okej. Piosenka miała być, bo słuchajcie, Siemion na tym przeklętym, za przeproszeniem, Twitterze przypomniał mi piosenkę. Ja ją znałem. Ja ją znałem, ale zapomniałem o niej. I ona, słuchajcie, produkcyjnie czy muzycznie do takich hiciorów jak hiciory zespołu Brutal, no nie ma startu. Nie ma startu. Natomiast ideologicznie jest to w zupełnie innym miejscu. Ideologicznie zgoła inaczej. Czasem wspominałem tutaj, że w Disco Relax był taki chłop jak Antoś Szprycha, no nie? I on miał piosenki na dwa tematy. Albo o dupie, albo o przemianach ustrojowych lat 90. I o reformach Balcerowicza. Na przykład, gdzie się podziały te PGR-y. No to ta piosenka, która poleci zaraz, zdecydowanie słychać, że powstała w pierwszej połowie lat 90. A zresztą posłuchajmy. Nazywa się to Socjalizm, cichy krzyk ludu, zespołu Duo Night.
Dzięki tutaj Punk Rock Polska za przypomnienie, bo miałem to puścić. I Respondek, dziękuję za super czata. I gratuluję za przestania pracy na cały etat za 3 dni. Poczekamy chwilę, bo ja nie wiem jak z powiadomieniami jest, żeby na mnie ten nie zmieszało się z piosenką. Wiem, że chyba trochę powiadomienia ściszyłem. No. Bo pamiętacie, tu są jakieś w ogóle powiadomienia opóźnione w czasie. Czekamy, czekamy. Czekamy, czekamy. W międzyczasie mogę zrobić rant na FIFA. Nie kupujcie FIFA. To o czym tutaj wspomina Arturo D. Hehe, niby baby głupia, to chłopy kupują tę samą FIFA od 30 lat. I jeszcze wydają pieniądze na hazard kartami z piłkarzykami. Bob the Dev, ja pomyślałem, że to jest żart o narkotykach na początku i myślę, co jest? Bartolomeusz, facet ma w sobie 2 wilki. Jeden myśli tylko o chlaniu i ruchaniu, drugi o złodziejskiej transformacji. No tak, to jest właśnie antyszprycha. Przestaje pracować na cały etat. Jeżu, jak się cieszę, trzy. Jeżu, jak się cieszę. Joanna, cieszymy się z tobą. Znaczy, przepraszam, Respondek, cieszymy się z tobą. Przepraszam. Akurat miałem przed oczami nick Joanna Alabaster, która pisze, a znam ten hit. I odpowiedziałem go. To nie jest tak, że mylę wasze imiona, drogie osoby czatowskie. To po prostu miałem co innego w głowie, co innego przed oczami. Lecimy. Niestety nie ma teledysk tej piosenki, a nie chcę, żebyście po prostu patrzyli na moją mordę non-stop w powiększeniu, kiedy to będzie leciało, więc zrobimy tak. Słuchajcie, zaangażowane disco polo to jest to, czego potrzebujemy. Zdecydowanie za mało mamy tego. To brzmi jak Boy Harsher? Może, trochę. Socjalizm wracaj nam, wyłącz leczenie aż tak.
No i tak, kochani, tutaj Magit pytał na czacie, czy to jest disco polo. No moim zdaniem zdecydowanie jest to disco polo, aczkolwiek no, to, czy coś jest disco polo, czy nie jest disco polo, jest całkowicie arbitralne. Taki Jantix nie jest uznawany za disco polo, a taki Brutal jest uznawany za disco polo. Myślę, że to się trochę różni tym, że Jantix był w Opolu w momencie, kiedy disco polo było marginalizowane i dlatego nie jest uznawany za disco polo, chociaż mógłby. Tak samo za disco polo nie jest uznawany Papa Dance, tylko za taki muzyczny mainstream, a też mógłby być uznawany za disco polo spokojnie. No może ma wyższą wartość produkcyjną, bo był robiony na lepszym sprzęcie przez bardziej profesjonalnych muzyków. Emmet, nie mogę puścić Ruty, bo nie chcę demonetyzować streama. Taki mam plan na dzisiaj. Jestem zbyt biedny, żeby demonetyzować streamy, nawet mimo to, że one same w sobie nie przynoszą jakichś dużych hajsów. Ale grosz do grosza i potem przysyła Google 300 za 2 miesiące. Co tam jeszcze miałem powiedzieć? A, o disco polo właśnie, że to jest bardzo arbitralne, że na przykład nikt nie nazwie, z jednej strony to zależy to, czy jesteś w disco polo, czy nie jesteś w disco polo uznawany, to zależy od tego, czy byłeś kiedyś w Polsacie w Disco Relax albo w Disco Polo Live, które to programy puszczały zupełnie inne zespoły, co jest w ogóle ciekawe. W Disco Relax leciały zupełnie inne zespoły niż w Disco Polo Live. Jakby każdy ten z tych programów miał swoje własne zespoły. I Krzysztof Krawczyk na przykład był w Disco Relax z drugiej strony. I nikt go nie nazwie disco polowcem, no nie? Zanim miał ten swój taki pik kariery po 89, to najpierw sobie tańcował w Disco Relax i śpiewał stare szlagiery. Zanim zaczął robić muzykę z Rytą Bartosiewicz i Goranem Bregowiczem, który teraz jest ruską onucą swoją drogą. Więc tak, ale myślę, że to zdecydowanie było disco polo. Michał Trojanowski. Kolejną piosenką tego zespołu, jaką mogę znaleźć na YouTubie, jest utwór o poetyckim tytule Twój cyc. Lata 90 to inna planeta. Czyli trochę jak Antoś Szprycha. Dwa obszary tematyczne. Przemiany ustrojowe i ruchanie. Magit, myślę, że może tak być, że tak jak mówisz, że te programy miały zestaw wykonawców zależny od tego, kto był w jakiej wytwórni. Myślę, że mogło tak być. Zwłaszcza, że jak się nazywała ta książka, którą wspominaliście na czacie, którą ja czytałem? Polski Bajer. Książka o disco polo, bardzo dobra, polecam. I tam też jest dużo o tym, że same lata 90., zaraz po 89, to ta branża disco polo była taka mocno, mocno mafijna, no nie? I te pierwsze wytwórnie disco polowe to były takie, kurwa... Łukasz mówi, że Ultimate Song jest to być ruchanym przez przemiany ustrojowe, dokładnie. Punk Rock Polska. Często jako disco polo uznaje się kawałki po 89, a to taka sztuczna granica. No właśnie, dlatego pewnie się Papa Dance nie łapie, bo wcześniej zdążył wejść do mainstreamu. Ej, Respondek, ja kojarzę zespół La Strada i kojarzę ich jakąś piosenkę. Jaki jest ich największy przebój? O właśnie, tak jak mówi Arturo D, w Disco Relax leciały kawałki z wytwórni Blue Star, a w Disco Polo Live z Green Star. Może warto sprawdzić ten trop. La Strada. Kurde. Siema Drakana. Kurde, widzę tu ich piosenki, ale kurde, nie widzę, żebym miał którąś odsłuchaną. I po tytule i miniaturce żadna mi nic nie mówi. A wydaje mi się, że znam jakiś taki hicior. Taka jestem? Może to?
Karol, losowy ciąg cyfr. Jak mówisz o mafijnej rzeczywistości, to mi się przypomina teledysk jesienna do Precha Kur. Partia z Pałem, która to wytwórnia Kuleszy? Kuleszy to chyba Green Star. Grzegorz Burczan był duopol wytwórni Blue Star i Green Star. Też tak właśnie coś kojarzę. Też tak właśnie coś kojarzę, że były dwie gwiazdy, błękitna i zielona. Taka jestem. Okej. Okay. Nie będę tego na razie puszczał. Kurde, może by kiedyś zrobić takiego streama. Tak, myślę, że pozaporankowego streama by kiedyś zrobić. Ze starym Disco Polo. Tak po prostu. Siedzieć i nakurwiać Disco Polo. Dobrze. Słuchajcie, co my tam jeszcze mamy? Na pewno coś jeszcze mamy na dzisiaj. To sobie zostawię na jutro. To sobie zostawię na jutro, bo już 9:13 i nie będzie mi się chciało. Znaczy będzie mi się chciało, ale będę się śpieszył, żeby o 9:30 zdążyć. O, to jest śmieszne. Słuchajcie, to jest śmieszne. Nie czytałem tego. Przeczytam to razem z wami, bo. Słuchajcie, była jakiś czas temu imba o posłanki tańczące w Sejmie i że tu były walentynki i jednocześnie środa popielcowa, to niektórzy się spruli, że nie wolno tak w święto katolickie tańcować w Sejmie, w miejscu publicznym, tak nie wypada. I na przykład katolicy przeciwnicy demonstracji i parad równości mówią, że przestańcie wpierdalać się w miejsca publiczne i róbcie to u siebie w domu. To słuchajcie, co się odjebało w Krakowie. Dzwony biją o 21:37. Mieszkańcy osiedla w Krakowie mają dość. Apelują do biskupa Jędraszewskiego. Wyobraź sobie, że kurwa kościół pierdolnął dzwon. I ten dzwon nie daje spać ludziom. Na wieży nowego kościoła pod wezwaniem świętego Jana Pawła II na krakowskim Ruczaju kilkanaście dni temu zawisł tonowy dzwon. Od tego czasu okoliczni mieszkańcy skarżą się na wieczorny hałas. Bo dzwon odzywa się codziennie o 21:37. Przez około 2 minuty słyszany jest na całym osiedlu. Mimo zamkniętych okien nie daje spać dzieciom. Żalą się i apelują do proboszcza o ciszę. Ten z dzwonienia nie zamierza zrezygnować, bo twierdzi, że mieszkańcy w końcu do dźwięku się przyzwyczają i chuj! Co kurwa, spać nie mogą? Co dzieci spać nie mogą? To jest święte, to jest Pan Bóg. Co nie mogą? To jest święte, to jest kościół, kościółek, Bozia. Wyobraź sobie ten level wpierdalania się ludziom w życie? Dobrze, że papież kurwa kopnął w kalendarz przed 22. Bo jakby na przykład pierdolnął o 1 w nocy, to by mieli teraz przejebane na krakowskim Ruczaju. Kiedyś w tym miejscu był tylko niewielki kościółek, wiadomo, ale trzeba było pierdolnąć kościół świętego Jana Pawła II. Żeby na koniec po latach zakurwić tam wielki dzwon, co będzie codziennie przed 22 napierdalał ludziom po uszach i nie dawał im spać. Kurwa! Dzwon imienia Jana Pawła II przeszkadza mieszkańcom. Ja nie wiem, czy to nie jest grzech. Nie wiem, czy jeśli coś imienia Jana Pawła II ci przeszkadza, to chyba masz grzech z automatu. Grzech i nienawiść do ojczyzny, tak mi się wydaje. Poświęcił go metropolita, a gdy już zawisł, pojawiły się problemy. Mieszkańcy skarżą się. Jezu, ile razy można napisać to samo? Kurwa. Papajofobia. Swoimi doświadczeniami zaczęli dzielić się na grupkach sąsiedzkich. Powstała petycja do proboszcza kościoła.
Niestety planistyka osiedli Ruczaju nie jest najlepsza. Wiele budynków znajduje się w bliskiej odległości od siebie. Dostęp do ulicy ograniczony jest ekranami. Dźwięk rozchodzi się w długi, intensywny sposób po sporej części osiedla. Liczymy, że podejdą Państwo z szacunkiem do potrzeby i prawa wypoczynku kilkunastu tysięcy mieszkańców i mieszkanek, których miejsce zamieszkania znajduje się w strefie, gdzie dociera donośny odgłos dzwonu. Kochani, to jest lewackie szaleństwo, ateistyczny totalitaryzm i atak na Polskę, na polskie wartości to jest atak. Wszystkich mieszkańców osiedla powinni skazać za obrazy uczuć religijnych, pisze Aleksandra Szelkiewicz. Ja się z tym zgadzam. Słuchajcie, są sprawy ważne i ważniejsze. Czymże jest twoje śpiące dziecko przy perspektywie wieczności i zbawienia? Przez pewien czas dzwony o 21.37 pewnie by mnie bawiły, ale jednak im nie zazdroszczę. No tak, zwłaszcza, wiesz, zakładam, że mało kto chodzi spać o takich godzinach, chociaż ja się staram i celuję w 21, chociaż wychodzi różnie. A no, ale ktoś jak ma dzieci małe, no nie? To jest dopiero przejebane. Ale dobrze, może wyrosną na te uszy dzięki temu. Wkurwionych, niewyspanych, ale przynajmniej na te uszy. Takie osoby, które petycję podpisały, argumentują, że hałas przeszkadza zwłaszcza dzieciom. Mieszkam naprzeciwko kościoła, nie dają spać małemu dziecku, a gdy śpi, to go wybudza. Po pracy chciałbym mieć ciszę w domu, a nie głos dzwonów i płacz wybudzonego dziecka, dodajmy. Takie zachowanie proboszcza i osób, które za to odpowiadają, jest niedopuszczalne, komentuje Józef. Zgadzam się, że jest niedopuszczalne. No ale no słuchajcie, albo jesteś wyspany, wyspana, wyspany, albo zbawiony, zbawiona, zbawione. No, zdecyduj się, jeden z drugim. O, dzielnicowy zaangażował się w sprawę. Świecka władza porządkowa. Skontaktował się z proboszczem kościoła i poinformował o problemach mieszkańców. Niestety, pomimo kilkunastominutowej rozmowy, próby znalezienia kompromisowego rozwiązania, ksiądz pozostawał na stanowisku, iż potrzeba dać mieszkańcom czas, by przyzwyczaili się od głosu dzwonu. Ja pierdolę. Kurwa. Kocham to, kocham to. Chcę więcej i chcę więcej się dowiadywać o tej imbie. Czy chcę się dowiedzieć za jakiś czas, czy mieszkańcy przywykli? Czy Bozia znowu wygrała? I Polska? I Jan Paweł II? Czy jednak ateistyczny, neomarksistowski marksizm kulturowy pozbawił nas polskości i zrobił nam Wołyń i Treblinkę? Jakiś żart? Jakoś mieszkając w centrum przez 35 lat, mając 8 kościołów w pobliżu, nigdy to nie przeszkadzało. Teraz zaczyna to ludziom przeszkadzać, no błagam. No właśnie. Dzieci z czasem mogą się przyzwyczaić, pozytywnie zaowocuje dla nich to na przyszłość. Nie będzie budził ich każdy szmer szelest. Komentuje jedna z internautek. No tak, nie dość, że dziecko będzie zbawione, to jeszcze zahartowane na przyszłość. Wyrobi się, po prostu się wyrobi. Cochani, będziemy powoli kończyć na dzisiaj. Cochani? Będziemy powoli kończyć na dzisiaj. Jest 9.20. Co prawda nie w pół do. Ale tak. Będziemy powoli zawijać pizdeczkę. Myślę, że na koniec możemy sobie jeszcze puścić jakąś lepszą muzyczkę. Lepszą, czyli taką, którą już znamy, no nie? Lepszą, czyli taką, którą już znamy z okazji wtorku, poniedziałku. I w tym momencie powoli już zbieram się do tego, żeby życzyć wam dobrego tygodnia, kochani. Nawet nie słyszałem tego. Myślę nad hasłem do komentarza.
Ole, ole, krzyczaj, ole, ole, przyszło po raz. I nie mam pomysłu. Proszę o pomysł na komentarz. Lechu kończy swą. Janina Petelczyc, mieszkam niedaleko kościoła, który co godzinę gra rotę. Co godzinę? Ja, co godzinę? Konkurs na komentarz wygrywa Kuregi Moon, hasłem moja pierwsza eksmisja. Tylko ty. Ole, ole, krzyczaj, ole, ole, wybierzmy przyszłość oraz sny. Siema Paweł Krzysztof Kołodziej. Pamiętajcie o tym, żeby pielęgnować swój gniew. Ja się zastanawiałem, czy ta dziewczynka z teledysku nie jest w ogóle Aleksandrą Kwaśniewską, ale okazało się, że to wypożyczone dziecko specjalnie na kampanię wyborczą. O, Olek. Tylko ty. Muszę w tym tygodniu porozmawiać z wami o The Wire więcej. Dawno nie rozmawialiśmy o The Wire. Pamiętajcie, żeby zostawić komentarz o treści moja pierwsza eksmisja. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę pod streamem na YouTubie i zostawić na Twitchu to, co można zostawić na Twitchu. Pamiętajcie, że możecie wspierać opiniotwórczy program o charakterze egalitarnym poprzez YouTube'a, poprzez patreon.com/gilotyna i poprzez patronite.pl/gilotyna. I pamiętajcie, że na Patronite subskrypcje czasem wygaszają, więc sprawdźcie, czy wam nie wygasły. Tymczasem do zobaczenia jutro. Do zobaczenia jutro. To tyle, co miałem do powiedzenia na ten moment. A, jeszcze dziękuję wam za obecność. Bardzo doceniam, że oglądacie poranne żubrze streamy. Do widzenia. Tak, do widzenia. Do widzenia.
I Discorda znajdziecie w tym, w opisie na YouTubie. Cześć. A, i jutro prawdopodobnie będzie gość. Ale to ten, ale to posty wrzucę, wrzucę. Wygląd nowe sociale po południu, po późnemu południu, albo nawet wieczorem. Jak już będziemy mieli dogadane to na 100%. Sławoje Żyżek? Nie, nie Sławoje Żyżek, ale blisko, blisko. To ja dziękuję Patryku Czadły. Czy coś jeszcze mam do powiedzenia? Nie, to chyba tyle.